Tuż przed świętami Bożego Narodzenia została oddana do ruchu trasa S8 na odcinku Marki Radzymin przez Zielonkę. Część ruchu tranzytowego przeniosła się już na nową drogę, ale pojawił się problem niewystarczającej ochrony przed hałasem posesji zlokalizowanych w niewielkiej odległości od trasy. Co prawda ekrany dźwiękochłonne zostały zbudowane, ale po pierwszych tygodniach funkcjonowania trasy można wstępnie ocenić, że jest ich za mało, a także, że te już postawione są za niskie. No problem jest ogromny. Nigdy się nie spodziewaliśmy, że będzie aż tak wielki huk i tak będzie tutaj głośno. Nie można po prostu wyjść z domu, nie można okna uchylić, od razu boli głowa. I ten cały huk, hałas nagłaśnia całe miasto. Nawet w odległości 800 metrów, 1000 metrów znajomi twierdzą, że słyszą i im to przeszkadza. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ma obowiązek przeprowadzić tzw. porealizacyjne badanie natężenia hałasu, by w praktyce sprawdzić, czy normy są przekroczone. Docierają do nas informacje mieszkańców, że hałas jest trudny do zniesienia. Według naszych wstępnych analiz przekracza on normy. Będziemy wspólnie z mieszkańcami walczyć o powiększenie ekranów tam, gdzie zostały zbudowane oraz dostawienie tam, gdzie ich nie ma, tak żeby był komfort mieszkania w ciszy w tamtych okolicach. Niestety procedury związane z oceną hałasu po oddaniu inwestycji są długie. Badania porealizacyjne przeprowadzane jest w ciągu 12 miesięcy, a samą decyzję o polepszeniu ochrony przeciwhałasowi podejmuje marszałek województwa, który w drodze decyzji administracyjnej może nakazać inwestorowi dobudowanie ekranów.